czy można tu indywidualnie kupić brykiet? Można, tylko nie mam, proszę pana, bo mam zarezerwowane tam 5 palet. Klient mi nie odezwał się, ale mam mieć dostawę. Ale chociaż jeden ten, bo... Nie mam, nie mogę rozpocząć, bo mam zarezerwowane. Jaka jest w ogóle cena za paczkę? 230. A nie. Za paczkę 12,30. 12,30. I to jest ile kilo? 10. A pelet? Pelet jest po 1845 na dzień dzisiejszy, czyli na worek wychodzi 27,70. 27,70. Ile to jest kilogramów? 15. Słup z 23 km. Zobaczymy, ile po przejechaniu 23 km, ile pelet i brykiet zdrożeje. Teraz jak pani powiedziała cenę tego brykietu i peletu, to zobaczymy właśnie, jaka jest w sklepie. I wiadomo, że dla odbiorcy indywidualnego, tak jak ja, jest inna cena. Inna cena jest dla handlowca, który bierze dużą ilość i sprzedaje hurtowo. Zawsze jest ta cena niższa. W Słupsku mamy dwa takie, no można powiedzieć, w sumie zajadę do trzech sklepów. No sklepy to nie sklepy, to są już takie markety i to duże. I zobaczymy, jaka jest cena w poszczególnych sklepach, ile to rośnie przez te 20 km. Właśnie na takiej sytuacji, jak jest teraz obecnie w kraju, to po prostu tworzą się fortuny. Niektórym ludziom drożyzna, inflacja jest bardzo na rękę. W tym momencie właśnie jak w Polsce jest taka, jak się mówi, bieda, to tworzą się naprawdę fortuny. Kiedyś za komuny to takie zjawisko nazywano spekulacją. O, dawno nie używałem tego słowa, bo nie było potrzebne, a teraz znowu się pojawiło. I to jest też spekulacja, jakby nie patrzeć, to jest spekulacja tylko po prostu, no niby legalna, wolny rynek. Ale skoro mamy wolny rynek i firmy tak postępują, moim zdaniem państwo powinno ich obciążyć też wolnorynkowym podatkiem. Jak oni sobie coś podwyższają, cena kosztuje w danym miejscu za dany produkt 10 zł, a oni sobie biorą 20 zł, czyli 100% wyżej, to automatycznie podniósłbym im podatek. Z jakiej racji mają firmy po prostu pasożytować na sytuacji gospodarczej? Oni sobie zbijają kokosy, a kto cierpi? Konsument. I najgorsze jest to, to jest tak zwany wolny rynek. Jaki wolny rynek, jak tu żadnej nie ma konkurencji, bo jest po prostu zmowa cenowa.